Dzień dobry, witam raz jeszcze serdecznie na konferencji prasowej Klubu Poselskiego SLD. Ze mną pani poseł Anna Bańkowska, także pan poseł Jacek Kasprzyk. Szanowni Państwo, dwie bardzo dobre wiadomości, w tym również dla Państwa. Dobra wiadomość dla osób młodych, ale o tym, o szczegółach, co udało się wywalczyć klubowi SLD. Pani poseł Anna Bańkowska, bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Kilka miesięcy temu w tym miejscu obiecywałam młodym Polakom, że naprawimy krzywdy, które są zawarte w dzisiaj obowiązującym prawie. W związku z tym złożyliśmy projekt ustawy i udało się. Nasza siła argumentów przekonała rząd do tego, że cały nasz projekt ustawy dotyczący tak zwanego kapitału początkowego został włożony do projektu rządowego i dziś wieczorem będzie przyjęty. Z tego tytułu osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy i jeden dzień przed 99 rokiem i które traciły prawo do obliczania kapitału, a w przyszłości miałyby z tego tytułu zaniżoną i to znacznie emeryturę, będą miały prawo do tego, żeby każdy miesiąc opłacania składek znalazł swoje miejsce u nich w wymiarze emerytury. Jest to bardzo ważna sprawa. Równie ważne kwestie wprowadziliśmy dotyczące ludzi, którzy mieli z różnych powodów przerwy w pracy, w tym z tytułu emigracji za granicę i powrotu do kraju, którzy nie mogli mieć rekompensat w postaci swoich świadczeń za składki, które kiedyś w okresie PRL-u opłacali. Jest to ustawa naprawiająca wielkie krzywdy, które w systemie ubezpieczeń społecznych w tak zwanej emeryturach po nowemu miały miejsce i SLD na tyle skutecznie, mądrze, fachowo argumentował te kwestie, że rząd ustąpił i pozwolił nam na to, żeby się w sprawozdaniu dotyczącym rządowego projektu znalazły wszystkie nasze propozycje i jeszcze nie tylko, jeszcze kilka kwestii nowych, wszystkie propozycje zawarte w druku 4317. Wielką radość w tym momencie chcę wyrazić z tego, że udało nam się nawiązać współpracę z rządem i że będzie naprawdę bardzo poważna sprawa dotycząca nieścisłości w wymiarze emerytur na przyszłość ludziom zrekompensowana. Nie dotyczy to tylko tych, co w przyszłości przejdą na emeryturę, ale również tych, co mają dzisiaj źle z tytułu tych przepisów obliczone emerytury, też na ich wniosek. ZUS będzie dokonywał przeliczeń słowem. Dobra sprawa. Dziękuję pani poseł i pan poseł Jacek Kasprzyk. Panie rzeczniku, jeszcze jest druga sprawa, którą chcemy zapowiedzieć. Otóż od 2 lat walczymy o to, żeby zmienić ustawę o świadczeniach rodzinnych. Nie udaje nam się kompleksowo rozwiązać spraw dotyczących progów dochodowych, wysokości świadczeń, więc pocięliśmy naszą ustawę na kilka kwestii. I jest. Rząd zgłosił projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych. My włożyliśmy nasz projekt ustawy do rządowego i będą osoby, które opiekują się małżeństwami, gdzie obydwoje wymagają opieki osoby trzeciej, będą mieć wreszcie prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. Bardzo ważna sprawa. Pozdrawiam tych, którzy w tej sprawie do nas pisali i nie mogli się pogodzić z tym, że mają 2 osoby pod opieką, całkowicie wymagające 24-godzinnej pielęgnacji i odmawiano im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Teraz, proszę Państwa, będziecie prawo do świadczeń pielęgnacyjnych mieć dzięki naszemu projektowi życzliwości szerokiego grona posłów. Dziękuję. Rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kasprzyk. Proszę Państwa, rozwiązania, o których była uprzejma powiedzieć pani poseł Bańkowska, nie są nowymi rozwiązaniami. One już wcześniej były zgłaszane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Niestety leżakowały w szufladach marszałka i w pracach komisji.
My jednak nie kierujemy się zasadą ważności szyldu, lecz ważności problemu. Dlatego te rozwiązania społeczne postaraliśmy się wprowadzić do projektów rządowych, nie kierując się tutaj partyjnością, ale tą inicjatywą właśnie społeczną i jej społecznym charakterem. I za to jesteśmy zobowiązani posłom, że zechcieli uwzględnić te poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy z Państwa strony są w tych sprawach pytania? Jeśli nie ma, to piszcie Państwo o tym i informujcie, ponieważ wiele spraw, o których mówimy, dotyczących emerytur, będzie następowało na korzyść osób ubezpieczonych na ich wniosek. Nieświadomość tutaj będzie powodować to, że będą po prostu tracić ten poziom świadczenia na przykład, które dzisiaj jest zaniżone z tego tytułu. Jeżeli może się bardzo proszę jeszcze. To jest również ważne dla tych, którzy dzisiaj już są na emeryturze, a mieli źle przeliczony kapitał początkowy. Jednak informacja, która by dotarła do opinii publicznej, pozwoli im zwiększyć ten kapitał, a przez to przynajmniej minimalnie emerytury wymiar. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo.